Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Prew pozorom to co trzymam w ręku to nie różowa guma balonowa. Tutaj jest napisane 256M, a tutaj 1 GHz. Mamy też RTOS, Linux, MicroPython. Numer seryjny świadczy, że ten mini komputerek to świeży temat, więc dla wszystkich, którzy przegapili erę Raspberry Pi, a coś tam słyszeli o wojnie chipowej USA z Chinami, dzisiaj przyjrzymy się myśli technicznej państwa środka. Bo czasy, gdy Chiny schłynęły z taniego plastiku powoli mijają i okazuje się, że naprawdę potrafią produkować chipy, więc warto się temu przyjrzeć. Więc tak wygląda zawartość pudełka po różowej gumie balonowej. Zwróćcie uwagę na rozmiary. Te palce to nie są palce olbrzymia, ale większe powiększenie byście bardziej widzieli detale. Sam mini komputerek ma wymiary 5x2 cm i będę to cudo nazywał mini bo obsługuje systemy operacyjne. Na chwilę obecną RTOS, czyli System Operacyjny Czasu Rzeczywistego lub Linux. Ale o tym w odcinku za tydzień, w czwartek o 17.00. Z pewnością pojawi się też więcej systemów, bo sama architektura. Tego czarnego prostokącika w środku jest bardzo nietypowa i ciekawa, pozwalająca na pewną dowolność i uniwersalizm przy śmiesznej cenie. Sam mini komputerek nosi nazwę MilkV Duo 256M i można go kupić od 50 do 60 zł w zależności jak powieje na AliExpressie. Link w opisie filmu. Zasilać naszą maszynę możemy przez taki sam kabel co do telefonu, czyli cokolwiek, że złączem USB-C, a nawet przez ten sam kabel możemy komunikować się z Linuxowym terminalem. Link do filmu w prawym górnym rogu ekranu. Na samym końcu po prawej stronie mamy gotowe piny do wlutowania pamięci flash, ale jeśli nie chcemy robić czegoś na stałe, spokojnie możemy wykorzystać przygotowane gniazdo i wpiąć naszą malutką, choć pojemną kartę microSD. No to kwestię dysku mamy już wyjaśnioną. No to teraz warto przyjrzeć się dokładnie temu hipowi, czyli ten czarny prostokącik w środku. Przyglądając się dokładnie, możemy odczytać jego nazwę, a mianowicie SG2002 i nawet jest opcja, żeby kupić sobie te układy w pięciopaku. Bez przesyłki to koszt około 30 zł za sztukę. Trochę się cenią. W szczególności, że czeka nas jeszcze zabawa z lutowaniem, więc opcja z gotową płytką, gdzie wszystko już polutowane, absolutnie mi pasuje. Jestem w stanie dopłacić te kilka złotych. Ten chip SG2002 ma bardzo ciekawą architekturę, gdyż możemy przyłączyć się między procesorem RISK. A ARM. A żeby tego było bało, możemy jeszcze odpalić Linuxa, który będzie siarbał 1 GHz procek, jednocześnie uruchamiając programiki z Arturidą na drugim procesorze taktowanym na 700 MHz. O tutaj słodnie pokazane. Wybór między 1 GHz architekturą RISC a ARM następuje w momencie butowania, później Wam pokażę pin na płytce, którym możecie sterować wybór procesora. Oczywiście ramy są na tej samej kosteczce, 256 MB DDR-ów trójeczek. Układzik sam siebie wspiera kodowanie obrazów oraz 16-bitowe audio. Zresztą na płytce dodali z nudów 16-pinowe złącze na kamerę. Możemy je znaleźć troszkę poniżej gniazda USB. No i nasz układzik udźwignie 5-megapikselową rozdzielczość. Przy 30 klatkach na sekundę. Mamy też wsparcie sprzętowe biblioteki OpenCV, by sprawnie i zwinnie robić różne cuda z przetwarzanej akurat grafiki. Oto mamy przykładzik. Zmiana rozdzielczości w jednej linijce. Układzik dźwignie też różne gotowe algorytmy, a w dokumentacji możemy znaleźć kilka przykładów, by szybko zagłębić się w temat. O na przykład rozpoznanie twarzy aktorów z pras starych seriali. Możemy też poprosić o pomoc. I dowiemy się, że wykryto osobę, ciasto, kubek i nóż. Tylko gdzie wykryto? No, na zdjęciu. I mamy osobę, kubek, ciasto, nóż. Robi się trochę dziwnie, prawda? No to wróćmy do prehistorii. Dla wszystkich pasjonatów, w chipie SG2002 dodano tak dla fanu jeszcze jeden mikroprocesor 8051 z taktowaniem od 25 do 300 MHz. Tak, by nie przytłaczać się samymi nowościami. Teraz poświęćmy chwilę naszym złączom. Ktoś się napracował, zrobił ładną płytkę MIKV duo. No to uchylę robka tajemnicy i powiem, że tutaj na dole dla chętnych można dokupić moduł Rio 45. flutować sobie i korzystać na legalu z kabla sieciowego. Złącza na płytce mamy bardzo solidnie opisane w dokumentacji. I tak dla przykładu pod numerem 35 mamy pin odpowiadający za przełączanie architektury naszego procka. To co opowiadałem na początku, czy 1 GHz RM, czy Risc. Złącz jak sami widzicie, mamy bardzo dużo. I możemy tutaj podpiąć wszelkiego rodzaju czujniki. Kto tam bawił się Arduino albo Raspberry Pi pewnie będzie znał już temat. Są też dostępne gotowce, biblioteki i opisy. Jak podłączyć inne urządzenia peryferyjne, możemy używać ekosystemu Arduino, bezpośrednio kompilować i sprawdzać efekty swojej pracy, depagując choćby przez port szeregowy UART, możemy pisać również baszu pod Linuxem albo programować wprost z Pythona, bardzo popularnego dla uczenia maszynowego i mniejszych algorytmów sztucznej inteligencji albo wrócić do podstaw i pisać optymalny kod w C korzystając z bibliotek pozwalających na troszkę większy uniwersalizm w naszych czasach, no choćby w podejściu do pinów płytki. I jak tu nie zwariować? 60 zł i mamy mini komputerek opakowany dobrą dokumentacją, wieloma gotowymi bibliotekami i algorytmami. Kto znajdzie trochę więcej czasu w te wakacje, pewno podchwyci temat. Ja tymczasem wybieram się na dwutygodniowy urlop. Rzucę wam film w przyszły czwartek z tym mini komputerkiem i Linuxem. A co będzie potem? Nie wiem. Pewno odpocznę, czego i wam życzę. Więc dziękuję za lajki i komentarze. I kto wie, może kiedyś usłyszymy się na pasmach.